dlaczego nie zarabiamy takich pieniędzy, jakie byśmy chcieli, albo dlaczego to zarabianie pieniędzy jest takie trudne. Co powoduje, że my musimy ciężko pracować, żeby zarabiać pieniądze? Dlaczego one nie przychodzą z łatwością? Dlaczego, żeby pojawiła się jakaś większa kwota, wydatkowane jest tyle energii? Dlaczego tak wiele osób nie zarabia tyle, ile by chciało? Albo dlaczego tak wiele osób nie potrafi utrzymać pieniądza przy sobie? Dlaczego te pieniądze przeciekają wręcz przez palce, znikają lub pojawiają się jakieś dziwne zdarzenia losowe, które powodują, że potem upłynniają się. Z drugiej strony również są takie osoby, które trzymają te pieniądze i trzymają i trzymają i gromadzą je na koncie i boją się wydawać i nie chcą ich wydawać i starają się je cały czas trzymać w takim jakby zamknięciu. Przede wszystkim chcę Wam powiedzieć o tym, że zrozumienie tego, czym jest pieniądz dla nas, i to jest też to, od czego zaczęliśmy program, zrozumienie, czym jest dla nas pieniądz, jest pierwszym krokiem do tego, by dokonać dużej zmiany w tej przestrzeni. I my mamy przynajmniej dwie możliwości. Możemy zarabiać pieniądze poprzez ciężką pracę, czyli to, co większość osób robi. A jesteśmy w jakimś miejscu finansowym, zarabiamy ileś i wychodzimy z założenia, jeśli chcę zarabiać więcej, to muszę pracować więcej. Więcej godzin, więcej wysiłku, więcej moich kwalifikacji, podnieść swoje kwalifikacje itd., itd. Jest to nic innego jak tak zwane myślenie na zewnątrz, czyli szukam na zewnątrz tego, co mogę zmienić, żeby zacząć zarabiać więcej. Drugim kierunkiem jest to, kiedy my zaczynamy zaglądać do wewnątrz i zaczynamy szukać wewnątrz siebie tego, co blokuje nas w zarabianiu pieniędzy, których pragniemy. I bardzo często w tym momencie pojawia się ogrom różnego rodzaju wskazówek i warsztatów w postaci zmień swoje przekonania na temat pieniędzy, zacznij inaczej o nich myśleć, zacznij je manifestować, wtedy te pieniądze pojawią się na Twoim koncie. I zapewne wśród tutaj moich znajomych na Facebooku i też poza Facebookiem, zapewne wielu z Was wzięło udział w wielu różnych warsztatach i próbowaliście różnych technik i metod, żeby te pieniądze się pojawiły. Być może część z Was dalej to robi, być może część z Was poddała się i uznała, że nie jest to możliwe, być może część z Was szuka różnego rodzaju innych kierunków, aby te pieniądze się pojawiały. Więc mając jakby dwie drogi, jedna droga, która jest drogą wpajaną wielu osobom od dzieciństwa, czyli ciężka praca, żeby zarobić. I druga droga, która jest bardzo, powiedziałabym, taką kuszącym kierunkiem, swoistą reklamówką marketingową wszystkich coachingowych programów i całego rozwoju osobistego i rozwoju duchowego, to jest droga, kiedy pieniądze pojawiają się lekko, kiedy one przychodzą do nas z łatwością, kiedy one przychodzą po prostu, kiedy one się po prostu pojawiają. I teraz to po prostu pojawiają się bardzo często jest rozumiane w specyficzny sposób przez człowieka. I z jednej strony chcemy, żeby one przychodziły do nas lekko i łatwo, z drugiej strony ustalamy sobie, jakimi kanałami mogą przyjść, a jakimi kanałami ich nie chcemy. I pierwszym najważniejszym zrozumieniem, który sprawia, że my jesteśmy w stanie przełamać pewien swój paradygmat, to zrozumienie, czym te pieniądze dla nas są. I okazuje się, że dla wielu osób pieniądze to tak naprawdę reprezentacja tego, czego zabrakło w naszym dzieciństwie. I te pieniądze mają nam to wynagrodzić. Te pieniądze mają nam to zapewnić. I najczęściej jest to związane z relacją z mamą. Czyli to, czego mama nam nie dała, to, czego od mamy nie otrzymaliśmy, to cedujemy na pieniądze i oczekujemy, że pieniądze nam to zagwarantują. I myślimy wówczas, podchodzimy do zarabiania pieniędzy w sposób taki: zarabiam kwotę A, chcę zarabiać kwotę B i kiedy będę zarabiać kwotę B, to wtedy moje życie się zmieni, to wtedy będę mogła robić to, to, to i to, to wtedy będę mógł robić to, to i to. I najczęściej się tak nie dzieje, albo jeżeli się dzieje, to dzieje się to na chwilę i potem z powrotem spadamy do punktu wyjścia albo jeszcze niżej, albo nie możemy się przebić przez pewien pułap. No i oczywiście tutaj zaczynamy szukać i grzebać i doszukiwać się, jak możemy to zmienić, co jest przyczyną tego, co jest tego powodem. Więc program monetaryzacji pragnień, który był 14-dniowym programem, początkowo był oparty o to, aby
zmienić zupełnie myślenie o pieniądzu, aby rzeczywiście skupić się na tym, co my myślimy, jak my czujemy się względem pieniądza, jakie my mamy przekonania. Natomiast w trakcie prowadzenia tego programu wypłynęła głębsza rzecz, dużo, dużo ważniejsza, i wypłynęła rzecz, która dla mnie stała się zrozumieniem, że jeśli to nie jest uporządkowane i nie jest ułożone właściwie, to nic nie zostanie zmienione w temacie finansów. I tym czymś jest relacja z mamą, czyli to, jeżeli my widzimy pieniądz jako mamę albo jako tatę, jeżeli cedujemy na pieniądz odpowiedzialność taką, jeżeli my wchodzimy w relację z pieniądzem i zachowujemy się jak dziecko, to to nigdy nie przyniesie dla nas efektu, jakiego pragniemy. Nie zaczniemy zarabiać pieniędzy, jakie chcemy, one nie będą do nas przychodziły lekko, łatwo, albo jeżeli będą do nas przychodziły lekko i łatwo, nie będziemy potrafili ich przyjąć. I bardzo często w procesach, które robimy, pojawia się, że kiedy w naszym życiu są osoby, które nam płacą, które dają nam pieniądze, to nasza podświadomość taką osobę widzi jako jednego z rodziców. A siebie, my siebie w podświadomości widzimy jako dziecko. Co to powoduje? To powoduje, że osoby, które prowadzą biznes, na przykład zaniżają swoje ceny albo nie potrafią dać żadnej ceny, ponieważ na swoich klientów nie patrzą jak na klientów, tylko patrzą jak na mamę albo jak na tatę. I będąc tym dzieckiem w naszej podświadomości, my wychodzimy z tej pozycji dziecka. I my oczekujemy od tego klienta tego, czego oczekiwalibyśmy od mamy i od taty. Dużo osób, które zaczynają praktyki coachingowe, terapeutyczne lub jakiekolwiek biznesy, które z jednej strony są pragnieniem serca, ale z drugiej strony są uwikłane w pewną pajęczynę, że ten biznes ma mi przynosić pieniądze i ja z tego opłacę rachunki. To od razu powoduje, że my cedujemy na klientów, którzy się pojawią z prowadzenia tego biznesu. My cedujemy na te osoby odpowiedzialność i oczekiwania takie, jakie mieliśmy wobec rodziców. Czyli ten klient do nas przychodzi lub ta klientka i my oczekujemy zapłaty pieniędzy i my mamy duże, mocne oczekiwania i poczucie, jak ja nie dostanę tych pieniędzy, to ja nie będę mogła opłacić rachunków, to ja nie będę miała za co przeżyć. To płynie podświadomie i energetycznie, jest to informacja, która jest wysyłana do klienta przez daną osobę. I wtedy, co się dzieje, kiedy taka osoba zaczyna kręcić głową i mówić, nie wiem, zastanowię się, nie jestem pewna, albo a dlaczego muszę ci zapłacić, dlaczego nie zrobisz tego dla mnie za darmo? To nigdy nie jest relacja dorosły-dorosły, tylko to jest zawsze uwikłanie w relacje. Jest to uwikłanie relacje dziecko-rodzic. I osoba, która ma pieniądze, która płaci tobie, czy jest to twój pracodawca, czy jest to klient, czy jest to twój partner, który zarabia pieniądze i przynosi je do domu, w tej relacji ty występujesz w podświadomym umyśle jako dziecko, a ta osoba jako jeden z twoich rodziców. I trudno wtedy jest, aby pieniądz był wspierający. My wtedy widzimy jak pieniądz jako narzędzie. On staje się narzędziem. Narzędziem do czego? Narzędziem do tego, żeby żyło mi się łatwiej, narzędziem do tego, żebym ja się czuła bezpiecznie, narzędziem do tego, żebym czuła się lepiej, narzędziem do tego, żebym ja miała zapewnione swoje podstawowe potrzeby. Wiele jest tutaj aspektów, którymi my postrzegamy pieniądz, ale każdy z tych aspektów powoduje jedno, że jeżeli ja nie dostanę tych pieniędzy, to wewnętrznie umrę. I to jest myślenie dziecka w nas. W chwili, w której jesteśmy w stanie to rozpoznać i zmienić, zaczynamy inaczej patrzeć na to, czym jest naprawdę pieniądz, ponieważ jest niczym innym jak energią. I energia nie ma określeń takich, które mówią zasługujesz albo nie zasługujesz. Energia po prostu jest i ona reaguje na naszą wibrację. Taką, jaką mamy wewnętrznie wibrację, czyli jaką mamy wewnętrzną potrzebę albo brak
albo niezaspokojoną potrzebę, to tak ta energia na nas reaguje, tak ona do nas przychodzi albo jest odpychana. Więc bardzo często kobiety, które są uzależnione finansowo od swoich partnerów, mają ogromny problem z przyjmowaniem pieniędzy od partnera. Dlaczego? Dlatego, że czują, że to jest nie okej, to jest nie fair. Dlatego, że wewnętrznie ten partner reprezentuje mamę albo tatę. Często jest tak, że kiedy my tej relacji z mamą nie mamy ułożonej, to co robimy? Mamy problem, żeby prosić o podwyżkę w pracy. Zaniżamy swoje kompetencje. Wydaje nam się, że nie zasługujemy na pewne stanowisko. Nie umiemy w cudzysłowie zawalczyć o swoje. I nie umiemy też przyjąć z lekkością. Jeśli ktoś nam cokolwiek daje, nawet nie zawsze tylko w formie pieniędzy, ale w ogóle jeśli coś otrzymujemy więcej, to czujemy się źle z tym. Ja bardzo często miałam takie sytuacje, że kiedy ktoś przychodził, kiedy ja korzystałam z czyichś usług i ktoś dawał mi zniżkę, to ja zamiast przyjąć tą zniżkę, to ja płaciłam więcej. Albo jeżeli widziałam, że ktoś się lepiej postarał, to od razu miałam wewnętrzne poczucie, że ja muszę nadpłacić, ja muszę koniecznie dać więcej, nawet jeśli nie miałam i czułam się z tym źle. I relacja z pieniądzem jest zawsze oparta o to, jaką my mieliśmy relację z rodzicami. Kiedy będziesz się przyglądała swojemu finansowemu życiu, swojemu światu finansowemu i temu, jakie masz uczucia względem pieniędzy, to będą bardzo często uczucia adekwatne do tego, jakie są uczucia względem mamy. To jest poczucie, dlaczego mi nie dajesz więcej, dlaczego ja nie mam tego, dlaczego ja tego nie mogę mieć, dlaczego to jest takie trudne, co ja muszę zrobić, jaka ja muszę być, żeby to dostać. Co ja muszę zrobić, żeby te pieniądze do mnie przyszły? Jak ja muszę się zmienić, żeby te pieniądze z lekkością do mnie przyszły? To są rzeczy, pytania i zastanawianie się, które jest bardzo mocno związane z tym, kim ty jesteś wewnętrznie względem tego pieniądza. Pieniądze są tylko energią, są tylko cyframi. Nie możemy mieć tam względem niego żadnych emocji prócz lekkości. Natomiast to, co się bardzo często dzieje, to pojawiają się wielkie oczekiwania. Frustracja, złość, wkurzanie się, obrażanie. Nie, ja nie chcę tych pieniędzy od ciebie, ja tego nie wezmę od ciebie, ja nie potrzebuję tego od ciebie. Ale to jest tylko pieniądz, który płynie. Jakże często zdarza się, że kobieta mówi, ja nie chcę przyjmować pieniędzy od swojego partnera albo od swojego męża, ja nie chcę jego pieniędzy. I wtedy zamykamy się, zamykamy przepływ finansowy. Pytanie, dlaczego nie chcesz tych pieniędzy? Co tam stoi, co jest schowane? W momencie uwolnienia tego otwieramy się na to, co do nas przychodzi, więc otwieramy się na tą obfitość. Nie mam odpowiedzialności, by brać na siebie brzemię tego, z jaką intencją ktoś mi daje pieniądze, ale za to mam odpowiedzialność, z jaką intencją ja to przyjmuję. I czy ktoś daje mi to, mając drugie dno, mając coś schowane z tyłu, to jest sprawa tej osoby. Ważne jest to, jak ja to przyjmuję i jak to do mnie przychodzi, na ile ja czuję się okej z tym, bo jeżeli czuję się nie okej, to pytanie, dlaczego się czuję nie okej? I dzisiaj mieliśmy kolejne spotkanie warsztatowe. To jest niesamowite, jak bardzo pokazuje się podczas pracy z pieniędzmi, jak bardzo pokazuje się relacja z mamą i z tatą. Ale przede wszystkim z mamą, przede wszystkim stricte z mamą, ponieważ mama jest tą, która miała w naszym poczuciu zadanie zadbać o nasze podstawowe potrzeby. I część z Was, jeżeli kiedykolwiek mieliście możliwość widzieć piramidę potrzeb chociażby według Maslowa, który pokazywał, jak układają się te potrzeby w naszym życiu, że są na samym dole, to są te potrzeby fizjologiczne, potem jest potrzeba poczucia bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. W momencie, w którym my nie mamy zaspokojonych tych potrzeb, mieliśmy niezaspokojone te potrzeby w dzieciństwie, to pieniądze będą dla nas narzędziem do tego, byśmy w dorosłym życiu je zaspokoili. I na warsztacie robiliśmy ćwiczenie takie, które pokazywało, w którym miejscu my jesteśmy. Jakże niesamowite jest to, że kiedy
jesteśmy w stanie zauważyć, jak to było w naszym dzieciństwie, jak to jest teraz, to jesteśmy w stanie bardzo dokładnie widzieć, gdzie te pieniądze idą. I w momencie, w którym ty masz niezaspokojone podstawowe potrzeby, nie ma mowy o tym, żeby to poszło dalej. Więc osoba, która ma zaburzone poczucie bezpieczeństwa i ma niestabilność finansową, a chce zarabiać miliony, to się nigdy nie połączy, to nigdy nie zaklika. Jak ta osoba na przykład wygra takie pieniądze albo otrzyma jednorazowo takie pieniądze, to te pieniądze niczego nie zmienią w życiu tej osoby. Gdyby było inaczej, ci, którzy wygrywają miliony, byliby miliarderami, ale tak nie jest, ponieważ jest to wielki wewnętrzny głód emocjonalny, gdzie pieniądze mają zaspokoić to, co nie zostało zaspokojone w dzieciństwie. To się po prostu rozpływa. I bardzo często jako dorosła osoba, ty, jeżeli pracujesz wokół tematu pieniędzy, jeżeli chcesz zmiany finansowej, potrzebujesz przyjrzeć się temu, kim naprawdę są pieniądze w twoim życiu. Co one mają tobie dać, co one mają zaspokoić, jakie potrzeby, jakie pragnienia. My również z drugiej strony, jakby z drugiej strony monety, przyglądając się, bardzo często chcemy mieć coś, co w ogóle nie jest nasze. I my pragniemy rzeczy, które nie są w ogóle dla nas i nie są w ogóle z nami zgodne, ale wydaje nam się, że fajnie byłoby je mieć. Nie mając stabilności finansowej, nie mając poczucia, wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa, na takim braku i chwiejnym fundamencie, braku fundamentu lub chwiejnym fundamencie, nie zbudujemy niczego. I my możemy sobie chcieć zarabiać 100, 200 tysięcy i milion, czy nawet 10 tysięcy, i możemy sobie manifestować i marzyć i pragnąć i robić chocki klocki, i stawać na głowie i stawać na rzęsach, i to się nie zadzieje, bo nie ma fundamentu. Najpierw potrzebujemy zadbać o ten fundament, a tym fundamentem są nasze potrzeby, nasze te podstawowe potrzeby, które nie zostały zaspokojone w dzieciństwie, te, które cedujemy na pieniądze. I wyobrażamy sobie, że dopiero kiedy my zaczniemy zarabiać ileś tam, to wtedy my to wszystko zrealizujemy. To się nie zadzieje. I osoby, które prowadzę na sesjach, kiedy pracujemy wokół pieniędzy, za każdym razem ten temat wypływa, za każdym razem ten temat wypływa, i trafia do mnie osoba i mówi: ja manifestuję, ja afirmuję, ja pracuję z energią pieniądza, i te pieniądze przychodzą, a potem znikają, przychodzą, a potem znikają. Moje pytanie wtedy jest od razu: jak to mama, jak to z mamą było? Czy ona też przychodziła i znikała? Kiedy twój motyw życiowy jest taki, że pojawiają się pieniądze, jak najszybciej musisz je wydać, to pytanie, czego się boisz? Że kto ci to zabierze? I tak naprawdę nie chodzi o pieniądze, tylko o co chodzi? O brak mamy. Mamy, której było niewystarczająco, więc ja muszę się nachapać, najeść jak najszybciej, bo nie daj Boże mi ktoś to zabierze. I to bardzo często dotyczy osób, które były najstarsze ze swojego rodzeństwa. A widzę, kochani, że się pojawiacie, ale nie widzę waszych komentarzy, więc dlatego się nie witam z wami. Ale widzę, że jesteście. Więc do wszystkich was dzień dobry i dziękuję, że jesteście dzisiaj ze mną. Więc ten dzisiejszy live chciałam tak naprawdę podsumować i zebrać w taką jedną całość. Ja nie tytułuję siebie jako coacha, który pracuje wokół tematu pieniądza. O, już widzę. Dzień dobry, Magdo, witaj. Nie tytułuję siebie jako coacha, który pracuje wokół pieniądza, natomiast jestem osobą, która pomaga innym osiągnąć to, czego pragną. Jeżeli jest to temat pieniądza, to pomagam w tej przestrzeni. Jeżeli jest to temat emocji, to pomagam w tej przestrzeni. Jeżeli jest to temat tego, co ja mam robić, czym mam się zająć, to wspieram w tej przestrzeni. Jeśli jest to temat biznesu, to wspieram w tej przestrzeni, ponieważ moje umiejętności, moje zdolności, takie duchowe zdolności, nie są ograniczone, nie są ukierunkowane w jakimś wąskim kanale, tylko są bardzo szerokie. Więc ten warsztat, ten program monetaryzacji pragnień, który został przekształcony w tym tygodniu z 14 dni na 90,
i w którym jeszcze daję możliwość i udostępniłam dwa miejsca dla dwóch osób, żebyśmy mieli taką pełną, magiczną cyfrę osób na warsztacie. Jeżeli ktokolwiek z Was ma ochotę wskoczyć, to zapraszam. Jeszcze jest to dostępne. Już teraz nie pamiętam dokładnie do którego października albo listopada jeszcze będzie otwarte możliwość wejścia, gdzie pracujemy cały czas wokół tematu pieniądza i wszystkiego tego, co jest z tym związane, więc przede wszystkim tych podstawowych potrzeb, których zabrakło, tego się uczymy, uczę jak dawać sobie to widzenie tych potrzeb, dawać sobie zaspokojenie tych potrzeb, jak zwolnić pieniądz z tego, żeby nie cedować tych oczekiwań, jak zmienić w ogóle swoją rolę względem pieniądza, żeby nie czuć się jak dziecko, jak głodne dziecko, które potrzebuje i które idzie i wręcz żebra o te pieniądze, bo to jest często obserwuję w energii, w ruchu energetycznym, że to właśnie w ten sposób wygląda. Wiele osób prowadzi biznes i ten biznes nie klika i nie działa. Wiele osób pracuje na etacie i pracuje, ale boi się wyjść poza, boi się poprosić o więcej albo zmienić pracę. Dlaczego? Kiedy wchodzimy w proces, co zresztą robiliśmy też na warsztacie, kiedy wchodzimy w proces, mamy możliwość zobaczenia, kim tak naprawdę my jesteśmy względem osoby, która ma pieniądze, bo w naszej podświadomości osoba, która ma pieniądze, reprezentuje mamę albo tatę i najczęściej jest to właśnie mama. I my mamy wtedy emocje do tej osoby, takie jak emocje do tej mamy. To nie są emocje dorosłego człowieka. To są zawsze emocje dziecka. Jest to bardzo duża zależność energetyczna, gdzie albo klient, albo nasz pracodawca jest wyżej, a my jesteśmy niżej. I my, że zawsze wychodzimy z pozycji proszącej, z pozycji oczekującej, z pozycji, można by powiedzieć, że wręcz żebraka. Daj, 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 proszę, daj, daj. A pieniądze, jeżeli chcemy, by do nas płynęły lekko, bo to też jest ważne, żeby określić, my chcemy je otrzymywać lekko, czy my chcemy pracować na nie. Bo jeżeli my chcemy je mieć z ciężkiej pracy, to okej, to tutaj nie ma tematu, to ten live nie jest absolutnie dla ciebie. Ale jeżeli chcesz, żeby one po prostu przychodziły do ciebie, to tam nie może być uzależnienia, że od pieniędzy zależy moje życie, od tego, ile mam na koncie, zależy moje samopoczucie, od tego, ile mam na koncie, zależy moje poczucie wartości. Jak mi nie zapłacą, to nie będę miała za co zapłacić rachunków i nie będę mogła przeżyć i będę klepać biedę. To musi być puszczone i z jednej strony ktoś z Was może się zastanawiać, jak w ogóle to puścić. Przecież to jest niemożliwe, przecież z czegoś musimy się utrzymywać. Owszem, tak, ale jeżeli dotyczy to prowadzenia biznesu, który ma być biznesem z serca, to jest biznes z serca, a nie biznes z głowy. Jeżeli w takim miejscu jesteś, gdzie chcesz stworzyć coś swojego i pragniesz, żeby to działało z przestrzeni serca i żeby to było lekkie i żeby to było coś, co ty kochasz, no to tam nie może być takiego uwikłania i przede wszystkim też nie może być zależności widzenia tego klienta jako mamy, bo wtedy nie będziesz potrafił czy potrafiła ustalać określonej kwoty, albo ustalisz kwotę i będziesz ją zaniżać, albo będziesz dawać za darmo, bo tak to wygląda. Kiedy mamy biznes, który ma być naszym biznesem, ma być biznesem serca, ma przynosić nam łatwe, lekkie pieniądze i one mają po prostu płynąć, to one mają płynąć, więc Twoim zadaniem jest, aby zabezpieczyć siebie finansowo od strony płatności rachunków. Nie może być tak, że Ty wchodzisz głodny lub głodna w przestrzeń biznesu. To jest bardzo krótka droga do tego, by upaść boleśnie na tyłek. Mocno, mocno się przejechać. Szczególnie jeżeli jest to oparte o pomaganie innym, to są duże uwikłania energetyczne i wiele obciążeń, które potem taka osoba otrzymuje. Więc 90 dni monetaryzacji pragnień, dwa jeszcze miejsca zostały na naszej grupie. Mamy przed sobą czas do 9 stycznia
na bardzo wiele procesów i na mojej stronie internetowej jest już zaktualizowany opis. Jeszcze można do nas dołączyć. Mamy spotkania na platformie Zoom, mamy procesy, mamy wiele ćwiczeń, medytacji, zadań, których celem jest to, by całkowicie zmienić myślenie o tym, czym jest pieniądz, by uwolnić w ogóle to myślenie i z takiego poczucia, gdzie pieniądz jest czymś, co wobec czego my mamy oczekiwania i emocje, aby przejść z tego miejsca do miejsca, gdzie pieniądze są dla nas dużym wsparciem i działają na naszą korzyść i są dla nas wsparciem i są dla nas cudowną, miękką poduszką, na której możemy się oprzeć, która zawsze przy nas jest. Takie odseparowanie od tych ran, od tych oczekiwań, od tych krzywd i oczekiwań, że one muszą się pojawić, że one muszą nam coś dać, że jak my tego nie będziemy mieć, to stanie się to i tamto. To jest głęboka wewnętrzna praca, którą potrzebujemy wykonać, by wyjść z tego pola, by wyjść z takiej zależności, która zawsze prowadzi do tego, że albo nie mamy pieniędzy, albo one się pojawiają i znikają, bo nie możemy ich utrzymać, albo natychmiast je wydajemy. Tych mechanizmów, które w sobie mamy, a które wykształciliśmy, by nie mieć stabilności finansowej i nie mieć poczucia bezpieczeństwa, jest ogrom. I one nami kierują, a są niczym innym, jak przeniesieniem jeden do jeden sytuacji z naszego dzieciństwa. To jest raz. A druga rzecz, która również pojawia się, to powielenie tego, co działo się w naszym rodzie. Czyli idziemy ścieżką, idziemy drogą kogoś z naszego rodu. Najczęściej mamy. Kobieta idzie ścieżką mamy w kwestii pieniędzy i powiela pewne doświadczenia mamy. I to jest tak, że dzieje się to nieświadomie, jest to z energii rodu i potrzebujesz z tego wyjść, wybudzić się, żeby zacząć żyć po swojemu. I tutaj jako dodatkowa rzecz, która się pojawiła na naszym warsztacie, to prowadzenie moje również każdej osoby indywidualnie w zgodzie z tym, jaki jest jej typ energii i profil energetyczny w systemie Human Design. Po to, aby dana osoba dokładnie wiedziała, jak to wygląda stricte w odniesieniu do tej osoby, stricte w odniesieniu do tej osoby, jak ja mam sobą nawigować w życiu, jak ja mam podejmować decyzje, które mi służą, jak ja mam radzić sobie z emocjami, jak ja mam je rozumieć, odczytywać, procesować i uwalniać, co jest moim celem, po co ja tutaj jestem, co ja mam robić w życiu, to również jest rzecz, którą możemy odkryć ze swojej analizy Human Design. I to jest to, co dodatkowo zostało dodane do programu monetaryzacji pragnień. Moim celem jest to, by osoby, które wzięły udział, które biorą udział, aby w styczniu były w zupełnie innym miejscu i zupełnie mogły uwolnić się od tego, co jest ciążące w temacie pieniędzy, aby te pieniądze rzeczywiście płynęły lekko, łatwo i aby płynęły z wielu różnych źródeł, bez nadawania im jakiejś ciężkiej energii, czy oceniania, czy warunkowania, czy obrażania się na nie, bo takie rzeczy też się dzieją. Ja zresztą też w swoim życiu to przechodziłam, że jak dostawałam pieniądze od osoby, której nie lubiłam, albo na którą byłam zdenerwowana, to tych pieniędzy nie przyjmowałam, a to tylko pieniądze, to tylko energia. Ty nadajesz temu znaczenie, a nadajesz temu znaczenie poprzez to, co myślisz o sobie, a to, co myślisz o sobie, płynie z twojego dzieciństwa, z relacji ty-mama. I na tym poprzestanę. Życzę wam cudownego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Ściskam was gorąco.